Cześć moi kochani, witam was na moim kanale Mariusz Uniwersal. Dzisiaj taki troszeczkę odprężający, przyjemny widok, czyli moje 30-litrowe akwarium wielogatunkowe, małe rybki, praktycznie mamy cztery gatunki: Guppik Pawieoczko, Neon Inesa, 10 sztuk neonku w zasadzie jest. Guppików mamy około 8 sztuk i gościnnie bardzo małe tam są. Jak jest tam, gdzie ten mech, są prawdopodobnie razbory klinowe. One niechcący, że tak powiem, przy zakupie neonek dostały się do woreczka gdzieś jako gratis. No i tak już restart jeden zbiornika przeżyły jakieś pół roku temu. No i wszystkie tutaj są zdrowe, śmigają. Mamy też danio pręgowane i dwie sztuki, chyba dwie albo trzy kirysków tych miniaturek. No tu jest mały akwarium, więc tutaj nie ma za bardzo dużego pola do popisu. Podłoże, powiem tak, podłoże nie jest aktywne, są tabletki nawozowe i żbir grubości 2, maksymalnie 3-4 cm, czyli bez ziemi ogrodniczej, bez siatek, żeby nie przekombinować, tak, bo to jest mały zbiornik, potem gdzieś nawożenie, ta ziemia gdzieś, te ryby niektóre rozkopują, gdzieś ta ziemia potem wyjdzie, no i troszeczkę będzie taki brunatny kolor. Częściej trzeba podmieniać wodę akwarystyczną. Jeśli jest podłoże aktywne, to zauważyłem, że tak jest. Rośliny na razie rosną dosyć fajnie, mech się fajnie rozrósł. Tutaj mamy też... o nie, rogatka widzę, nie mamy. Był rogatek, ale rogatek został faktycznie gdzieś zjedzony. Tu mamy trawkę, głównie trawka. Mech jawański. O kurczę, teraz to mnie poprawcie, bo nie wiem. Też przytwierdzony do tej cegły. Trochę aranżacji takiej mojej tutaj, wiadomo, własnej. No i filtracja, taki filtr tani, chiński. Na razie daje radę, fajnie dosyć ogarnia. Jest to mały zbiornik, jest pod minami tak, raz w tygodniu. 20% wody, czyli praktycznie gdzieś 5 cm. 4-5 zlewam, dolewam wody odstanej. Ewentualnie jakiś preparat na zabicie chloru, chociaż ja raczej mam wodę w kranie. Tutaj w moich rejonach nie ma takiego chloru, jak nieraz w blokach jest, że rano nalewacie, to trzeba spuszczać wodę, śmierdzi, albo mleko jest. O, tu są te rybki właśnie, widzicie, sobie zbliżenie. O, moi kochani, czekajcie. Tak. O, takie cudo. Kto wie, proszę, niech mi sprawdzi. Chciałem zrobić zdjęcia tych rybek aparatem Google, ale jakoś no nie chcą być upowszechniane te rybki, więc no i one mają, może tu nie widać, max 1,5-2 cm. Tu dosyć duży zoom zrobiłem, także danio śmigają, kiryski na razie odpoczywają, mają tutaj teraz śniadanie niedzielne. Tu jeszcze widzimy, resztka jest pokarm mrożony na takim oto, słuchajcie, karmniczku. To jest ochotka, a daje też serca wołowe, jak jest jakiś mały narybek, dafnia, spirulina. No i pokarm taki uniwersalny. Pokarm uniwersalny, słuchajcie, w takich płatkach. Też to podrożało, warto kupić ekonomiczniejsze, większe opakowanie, gdyż no ceny są jakie są, także no i co, mech się fajnie przytwierdziło na klej, ręcznik papierowy, oczywiście takie kropelki przytwierdzamy i się fajnie rozrasta. Jedyne co, to muszę regularnie odławiać te nieszczęsne ślimaki, gdzieś daję im drugie życie w pojemniku takim na balkonie, już jest troszeczkę ciepło, także mam takie specjalne swoje terrarium, część roślin i część tych ślimaków właśnie tam odławiam, czy jakiś czas też zmieniam im wodę, a co będę dalej z nimi robił. No nie, prawdopodobnie gdzieś do rzeki będą wypuszczone. To są te zatoczki rogowe. Niektórzy mówią, że to jest plaga, to są jak szczury, że trzeba to odławiać. W takiej ilości, jak jest tutaj,
No już trzeba by reagować. Trzeba by ten. Ja daję tabletkę, taką jak dla glonojada. Taką przynętę lub po prostu zwinięty, zawiązany liść szpinaku i one potrafią nawet 15-20 sztuk obsiąść ten jeden liść. No i wtedy wyławiam, bo podbierakiem można sztukowo rękami, jak są gdzieś przy szybie tutaj, o, można je po prostu odławiać, ale one też, moi drodzy, też robią tutaj pożyteczne rzeczy, także podobnie jak są małe te krewetkaria, takie modne, już są dużo filmów na internecie, gdzieś w tych kulach, chociaż ja nigdy nie byłem zwolennikiem kuli, bo sam nie chciałbym siedzieć w kuli, bo to jest tak zniekształcony obraz, że głowa boli. Niektórzy mówią, że absolutnie nie jest, wsadzają pusty telefon na sucho i pokazują obraz z kamery przedniej. To teraz sobie zalejcie wodą i wsadźcie tam telefon, jak macie wodoodporny. Zobaczcie dopiero, jaki jest zniekształcony obraz pod wodą. Także ta ryba cierpi, także mit welona czy złotej rybki w kuli, no to słuchajcie, zostawcie to dzieciom i jako bajki do poczytania. Minimum kostka. Kostka to jest minimalny zbiornik, to jest naturalna krzywizna. Te ryby nie głupieją, nie kręcą się w kółko, słuchajcie, i po prostu mają choćby minimalne warunki, te niezbędne do egzystencji, tak. Także gdzieś i wracając do tematu. No i te ślimaki czyszczą dno, moi drodzy. Sprzątają też. Oczywiście sami też się fekaliami tutaj dużej ilości będzie wam woda brunatnieć, bo takie ślimaki są, mają taki kolor, jaki są. No i wnętrze, osocze i krew po prostu jest też taka czerwonawa, także w większej ilości, jak to ma pozdychają te ślimaki, no to możecie, często musicie podmieniać wodę. Tu jest samica ta głupika. Tu jest ten taki samiec. I ten piękny tutaj jest taki, o, samej góry, widzicie? Prawdopodobnie zrobię audycję, mam z nim. Może mam z nim, nie ja mam, nie ja mam z nim, ale ta samica. 20 sztuk na rybku udało mi się odłowić do kotnika. To jest chyba, sobie przewiniecie, to jest szósty film wstecz. Od tego, od góry. Możecie zobaczyć, także mają się dobrze. Też mają czerwone oczy, takie tutaj jak ta samica. Jakie będą mieć ogony, jeszcze na tym etapie nie wiem, bo minęło dopiero 40 dni, więc te ryby jeszcze są malutkie. Podobnie odróżnienie samca samicy, no też jeszcze za wcześnie. Także tu są dwie dziewczyny. Ta jedna tutaj na dole już jest chyba kotna. I dokupiłem troszkę samców. Tutaj widzimy, o, tutaj ten taki ciemno-niebieski. O, tutaj się ładnie nam prezentuje. I tutaj ten pomarańczowy, lemonianowy Joe jest u góry. Bardzo piękny ma ogonek. I dosyć też fajny, no, reproduktor. Grzałeczka tu jest z mocy 50 W z naddatkiem, bo tutaj w zimę, no, jest w tym akwarium troszeczkę w zimę. No, mam tu nieraz 17-16 stopni, a woda zawsze jest 1,5 stopnia ma niższą, jest, woda zawsze jest zimniejsza od temperatury otoczenia. Więc tutaj wolałem troszeczkę tej mocy dać. Niby 25 W jest na 25 litrów wody. Ale jak dacie większą grzałkę i termostat, to nic wam nie szkodzi na przeszkodzie, bo grzałka tak się wyłączy, jak będzie osiągnięta wartość zadana. No i parę kamieni dekoracji. Jakoś to śmiga, cieszy oko. Słuchajcie, że tak powiem, w całym tym galimatiasie życia zawsze warto mieć jakieś akwarium w miejscu, gdzie najczęściej przebywamy, odpoczywamy, pracujemy, siedzimy z rodziną. Także taki krótki filmik, moi drodzy. Pozdrawiam was jeszcze raz tutaj tak z daleka. I tak jak mówię, większy zbiornik więcej błędów wybaczy. Ja wiem, że mały zbiornik to jest mały kłopot, ale też ratowanie i jakaś awaria czy coś, no to mały zbiornik zawsze to jakoś bardziej oczywiście odpukać, żeby nic się nie stało. Zawsze to jakoś się przejdzie do porządku dziennego. Natomiast większe akwarium, 200 czy 300 litrów, no to już jest troszeczkę większa sprawa. Więcej odławiania, więcej odlewania wody. Tutaj taki, żeby ten baniak napełnić, no to ja mam tutaj praktycznie dwie miednice. A akwarium 200 litrów, no to trochę tych miednic musicie nalać i wylać, i podmianki. No i oczywiście tu jest też stary mebel, także też tutaj mega solidny jakiś nie musi być. Pamiętajmy, że tona wody waży 990, 9900,
98 gram, jakoś tak. Woda o temperaturze 4 stopni jest lżejsza niż o temperaturze tam 20, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, także 100 litrów wody to jest 100 kg. Tam bez parunastu gram. Masa szkła, masa, słuchajcie, oprzyrządowanie, kamienie, ryby, dekoracje, to wszystko waży, czyli trzeba by nawet dodać, nawet bym dodał te 15 kilo. Jak tu jest 30 litrów, no to może tutaj to ważyć około nawet i 40 na segmencie, także trzeba wziąć pod uwagę, że na byle jakichś tam tanich papierowych meblach z Ikei gdzieś tam, no bym przemyślał, czy nie lepiej stoik pod akwarium, lekka specjalna komoda sobie samemu zrobić albo kupić. To już jest, tak powiem, już w gestii użytkownika. Także pamiętajmy, akwarium to jest, pisze 30 litrów, to jest sama woda. To jest objętość w centymetrach sześciennych. Do tego dochodzi jeszcze. Dobra, moi kochani, nie będę przynudzał. Niedziela, życzę wam udanego weekendu. Jeszcze jak ktoś ma majówkę, to jeszcze udanej majówki. Pozdrawiam was, piszcie, lajkujcie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I zapraszam do kolejnych filmów, może jeszcze jak mi się uda, jeszcze dzisiaj coś zmontujemy. Także jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.